Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, gdzie się dodzwoniłam? Do programu Apetyt na kasę. Apetyt na kasę. Nie, dziękuję bardzo, do widzenia. A to dziękuję bardzo, do widzenia. No szkoda, szkoda, bo czekamy pieniądze. Łotysze poszukują nowych sposobów na wyrażenie swojego gniewu na ekonomiczne i polityczne problemy w ich kraju. Mężczyźni, kobiety i dzieci spotkali się w zaśnieżonym mieście Dauga w Pils, aby obrzucić butami obrazek łotewskiego parlamentu. Budynek został przedstawiony jako stodoła, w której politycy byli świniami i kozami. Jestem patriotą, ale ci ludzie, ci z parlamentu spowodowali, że wielu Łotyszy umiera. Ludzi nie stać na leki, wielu chodzi głodnych. Wszystkie buty, które zostały rzucone w stronę narysowanego parlamentu, pojadą do stolicy kraju Rygi, gdzie zostaną wręczone deputowanym. Uczestnicy protestu liczą na to, że kiedy posłowie zobaczą, w jakim obuwiu chodzi społeczeństwo, zrozumieją, jak zła sytuacja panuje na Łotwie. Fiasko misji NASA. Polscy piłkarze podbijają internet na całym świecie. Materiał podchwycili już nawet dziennikarze niemieckiego Bilda. I teraz wszyscy fani tego sportu żyją tym, co się dzieje na boiskach polskiej A-klasy, dokładnie w warmińsko-mazurskim. Taka sytuacja miała miejsce. Piłkarze, uwaga, bo to są bardzo trudne nazwy zespołów. Kormoran Purda kontra Fortuna Gągławki, tak nazywa się ta drużyna. No, znaleźli sobie na trwałe miejsce w historii futbolu, nie tylko polskiego, ale wręcz światowego, taką właśnie oto akcją. Najpierw piłkarze Kormoranu cieszyli się ze zdobytej bramki, chcieli pokazać się kibicom z jak najlepszej strony, no i pokazali. Kiedy oni się cieszyli ze zdobytego gola, gospodarze wykorzystali ten moment, no i strzelili swojego gola. Niby nic wielkiego, ale nagranie rzeczywiście imponujące. Kolejne słowo, przepraszam, że o tej porze, ale dupa na przykład. Czy państwa zdaniem to słowo jest wulgarne, czy nie jest dzisiaj? Piękne słowo. Piękne. Zwłaszcza, że pochodzi od dziupli. Ile się kręci wokół tego słowa. Pochodzi od dziupli, tak. Prawda? Która, no to chodzi o pewien otwór. Tak samo na przykład wsadzać kogoś do ciupy. Tak, to też jest pewien... To, co pan powiedział, było znacznie bardziej wulgarne od dziupy. By sprowokować, by polskie toalety nie straszyły, zorganizowano konkurs. Pod lupę wzięto 260 toalet. Z zewnątrz niepozornie, w środku pachnąco, czysto, a i kawy nawet można się napić. To Laureat, toaleta na Kluczej w Warszawie. Przychodzi się tu w różnych potrzebach, nie tylko oczywistych. Jest klientka, która właśnie mieszka w Szwecji, Polka, przyjeżdża, nawet nie korzysta, tylko się czasami tam poprawia. Też przychodzi zobaczyć, czy ja jeszcze tutaj egzystuję i w ogóle porozmawiać właśnie o relacjach, mówi, co się tam dzieje, co się pyta tu. Toaleta numer 2 to ta w jednej z łódzkich restauracji. Obok wschodnioazjatyckiego wykończenia wnętrza właściciele zadbali o efekty świetlne i odpowiednie dźwięki. Tu wchodzimy do damskiej toalety, oczywiście słyszymy śpiew ptaków. Pomysłów na oryginalne toalety jest coraz więcej. Można w nich odpocząć, ale są też takie jak te z lustrami weneckimi. To jest dosyć komfortowa sytuacja, kiedy człowiek, obcując z naturą w toalecie, nie traci kontaktu z kulturą, czyli dalej widzi, co się dzieje w pubie. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem?